Witajcie kochani, dzisiaj Was chciałam zaprosić na banalnie proste, pyszne śniadanie. Można to jeść też na kolację, ja jem tak odkąd pojawiły mi się, to jest moja cukinia, moja z pudełka. Połowa mi się została. Jajka dodam do startego na grubej tarce, do startej cukinii. Teraz to posolę do smaku. Popieprzę i dopiero teraz zbełtam. Na omleta, jak się możecie domyślić, ten omlet jest pyszny, naprawdę jest pyszny, on jest bardzo wilgotny, puszysty, jest, rozpływa się w ustach, zajmuje to chwila, naprawdę tyle, co musi się upiec, usmażyć. W tej chwili mi się rozgrzewa olej na patelni. Ja używam oleju kukurydzianego, ewentualnie oleju słonecznikowego i wylewamy na patelnię. No i teraz na małym ogniu będziemy czekać, aż nam się to zetnie prawie w całości z jednej strony. Mlecik nam się prawie zsiadł, no jeszcze jest mokry. Udało się teraz na... Rzucam tutaj na patelnię gorącą pomidory. Ja po prostu uwielbiam smażone pomidory. Ale one nie będą smażone, one się tylko podgrzeją. Zostawiam to jeszcze na pół minuty pod przykrywką. Taki piękny sok od pomidorków. Wysypujemy szczypiorkiem. Sól. Pieprz. Jest taki puszysty i bardzo, bardzo w środku wilgotny. Dlatego zachęcam, jeżeli ktoś znał ten przepis, no to trudno, ale tym, którzy nie próbowali, naprawdę serdecznie polecam. Do zobaczenia, pa, pa.